Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 5 sierpnia 2022 roku wizytę w Soczi złożył prezydent Turcji Recep Erdoan. Była to jego pierwsza wizyta w Rosji od czasu rozpoczęcia otwartej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli po 24 lutego bieżącego roku. Erdoan, mimo że wziął udział w realizacji tak zwanego Porozumienia zbożowego między Rosją a Ukrainą, i no, można powiedzieć, chciał lewarować swoją pozycję dyplomatyczną dzięki, dzięki temu, dzięki tej mediacji, nie zdołał zrealizować podczas tej wizyty w Soczi swojego głównego celu. A tym celem była aprobata Władimira Putina dla przeprowadzenia przez Turcję nowej operacji militarnej w północno-wschodniej części Syrii. To, co udało się zrealizować podczas tej wizyty, to rosyjska deklaracja co do konieczności dalszej realizacji tego porozumienia, które zostało zawarte w Stambule, no i zapewnienie o takiej intensywnej współpracy dwustronnej na płaszczyźnie gospodarczej i na płaszczyźnie energetycznej. Jeśli chodzi o to porozumienie stambulskie, to warto tutaj przypomnieć, że 22 lipca 2022 roku w Stambule doszło do podpisania umowy, która, której zadaniem było odblokowanie eksportu ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego, i to porozumienie odbyło się no, z wydatnym udziałem właśnie prezydenta Ryczepa Erdoana, przy podpisywaniu. Przy podpisywaniu tego porozumienia byli obecni przedstawiciele Rosji, Ukrainy, Turcji i, i ONZ. Podczas zresztą ceremonii podpisywania tego porozumienia obecny był sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Warto zauważyć, że to spotkanie w Soczi odbyło się nie tylko niedługo po podpisaniu porozumienia w Stambule, ale także 17 dni po szczycie w Teheranie. Wtedy doszło do spotkania przedstawicieli Iranu, Turcji i Rosji w ramach formatu astańskiego. Mówiłem o tym w jednym z odcinków podcastu geopolitycznego. I niewątpliwie te działania dyplomatyczne wpisują się w, w politykę prezydenta Erdoana i w, no, można powiedzieć w, w, taki, w taką wizję, która obejmuje konieczność przeprowadzenia nowej operacji militarnej właśnie w Syrii, w północno-wschodniej Syrii. Te działania, które chce przeprowadzić Ankara, to działania przede wszystkim skierowane przeciwko ludowym jednostkom. Ochrony. Te jednostki są elementem syryjskich sił demokratycznych SDF, które są wspierane przez Stany Zjednoczone. Natomiast przez Turcję są oczywiście uznawane za przedłużenie partii pracujących Kurdystanu, która to partia jest traktowana przez, przez Turków jako organizacja terrorystyczna. Jeśli chodzi o te deklarowane cele, które, które chce. Osiągnąć Turcja to przede wszystkim dokończenie stworzenia 30-kilometrowej strefy bezpieczeństwa i uzyskanie kontroli nad miejscowościami Tel Rifat i Manbij, które pozostają obecnie pod kontrolą właśnie syryjskich sił demokra demokratycznych, a jednocześnie też warto zauważyć, że Rosja. Prowadzi patrole naziemne, patrole powietrzne i w tym, w tym rejonie, i oczywiście dąży do zachowania pewnej równowagi sił, takiej równowagi, która oczywiście będzie korzystna dla, dla Moskwy. Erdanowi niewątpliwie zależało na tej rosyjskiej deklaracji co do, co do nieprzerwanej realizacji. Tego porozumienia zbożowego, o którym wspomniałem, ale także na tej współpracy dwustronnej na płaszczyźnie gospodarczej i energetycznej. Mimo tego, że prezydentowi Erdoganowi tak zależało na tej aprobacji prezydenta Władimira Putina, no, biorąc także pod uwagę fakt, że ostatni raz panowie widzieli się w Soczi we wrześniu 2021 roku, no to niewątpliwie tutaj można powiedzieć, że prezydent Erdogan odniósł pewnego rodzaju niepowodzenie dyplomatyczne, bo takiej aprobaty od prezydenta Rosji nie otrzymał. Niemniej jednak zawarto kilka znaczących porozumień. No, chyba takim najważniejszym rezultatem tego spotkania było ustalenie, że Turcja zamieni część swojej płatności za rosyjski gaz ziemny na ruble. I to rzeczywiście jest bardzo istotne, zwłaszcza w kontekście relacji turecko-amerykańskich. No, tutaj warto także podkreślić, że i Moskwie, i Ankarze zależy na osłabieniu dolara. Oba państwa mają swoje oczywiście interesy gospodarcze, ale także geopolityczne, związane z tworzeniem swoich stref wpływów i to się niewątpliwie wpisuje właśnie w tę politykę, no nazwijmy to policentryzacji, policentryzacji świata. Inna, inne ustalenie, inny rezultat tego spotkania w Soci to, to fakt, że elektrownia Akuju ma być uruchomiona zgodnie z planem w 2020. 2023 roku. Przypomnę tylko, że ta elektrownia jądrowa Akuju to jedyna duża elektrownia jądrowa w Turcji, która jest budowana przez no, między innymi firmy rosyjskie, przez Rosatom czy Atomstroj Export na mocy umowy, którą to Rosja i Turcja podpisały w maju 2010 roku. Co bardzo istotne, trzeci element bardzo istotny moim zdaniem jeśli chodzi o rezultaty tego spotkania to zaproszenie jakie Erdogan otrzymał od Putina na spotkanie szanghajskiej organizacji współpracy. To najbliższe, które odbędzie się we wrześniu 2022 roku. Wizyta prezydenta Erdoana w Soczi nie zakończyła się niepowodzeniem, mimo tego, że nie udało się osiągnąć tego celu, w, jeśli chodzi o kwestie geostrategiczne, czyli tego przyzwolenia Władimira Putina na operację militarną w Syrii. Jednak warto zauważyć na te mniejsze sukcesy, które towarzyszyły właśnie tej wizycie, temu spotkaniu. No po pierwsze, Erdoan z jednej strony ocieplił Wizerunek Turcji na zachodzie, uzyskując, uzyskując zgodę Rosji co do realizacji, tak zwanego porozumienia zbożowego. Z drugiej strony także zmobilizował swój elektorat. Mówimy tutaj o AKP, o partii rządzącej, o elektoracie takim konserwatywnym czy konserwatywno-nacjonalistycznym. Niewątpliwie ta deklaracja o dotrzymaniu terminu oddania elektrowni jądrowej do, do użytku, czy, czy kwestia związana no, z orientacją Turcji na taką politykę wielowektorową, to jest coś, co, co spotyka się oczywiście z aprobatą tego elektoratu. Pamiętajmy zresztą, że wyborcy. AKP, czyli partii rządzącej, są o wiele bardziej chętni do takiego geopolity, do geopolitycznej orientacji na Chiny czy na Rosję, niż na zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi czy, czy Unią Europejską. Oczywiście dzisiaj jest to pytanie, czy na fali tej obecnej polityki, tego wektora polityki zagranicznej i w perspektywie przyszłorocznych wyborów w Turcji, w tym roku dojdzie do Złożenia wniosku o kandydaturę Turcji w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Warto oczywiście zauważyć, że to nie pierwszy raz, kiedy Turcja ma możliwość i chęć złożenia takiego wniosku o członkostwo w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Po raz pierwszy już takie, no, można powiedzieć, komunikaty ze strony establishmentu tureckiego pojawiły się w 2016 roku. No, po nieudanej próbie puczu, zamachu stanu, o który zresztą, o inspirację, którego część establishmentu tureckiego oskarżyła Stany Zjednoczone, które udzielają schronienia Fetulachowi Gilenowi, duchowemu przywódcy, który, którego zwolennicy właśnie chcieli dokonać tego zamachu stanu. Wówczas prezydent Erdogan przedstawił członkostwo w szanghajskiej organizacji współpracy jako potencjalną alternatywę wobec kandydatury Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej. No ale oczywiście to jest element pewnej dyplomatycznej gry, pewnego, pewnej no, też strategii wielowektorowej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Republiki Tureckiej. No, zresztą podobnie jak sądowanie, sądowanie Rosji. I myślę, że te ostatnie wydarzenia na Kaukazie w Górskim Karabachu również pokazują, że mamy do czynienia ze swego rodzaju przeciąganiem liny, ze swego rodzaju no właśnie takim sądowaniem na ile można sobie na ile można sobie pozwolić. Na początku sierpnia tego roku doszło do ostrzału z powietrza oddziałów ormiańskich przez siły zbrojne Azerbejdżanu w rejonie spornego właśnie Górskiego Karabachu. No i tutaj warto zauważyć, że Przecież w wyniku II wojny karabaskiej z 2020 roku. Jednym z gwarantów właśnie tego zawartego wówczas rozejmu są wojska rosyjskie. No, ten właśnie rozejm przewidywał, przewiduje cały czas stacjonowanie w tym regionie rosyjskich sił rozjemczych, które pilnują m.in. tak zwanego korytarza laczyńskiego, czyli drogi, która łączy Armenię z wciąż kontrolowaną przez Ormian częścią górskiego. Karabachu. No i niewątpliwie te, to przekroczenie przez wojska. Azerbejdżanu, tak zwanej linii kontaktu i zajęcie dwóch wsi, które doszło, do, do czego doszło już pod koniec marca tego roku, jest, było takim właśnie sądowaniem, podobnie zresztą, jak właśnie te, te wydarzenia z 3 sierpnia tego roku, kiedy, kiedy wojska Azerbejdżanu zaatakowały za pomocą Bajraktara, drona bojowego zresztą produkcji tureckiej stanowiska sił ormiańskich. To niewątpliwie jest testowanie. Na ile sobie Turcy i ich sojusznicy mogą sobie pozwolić. Mówimy doskonale, że Azerbejdżan jest w sojuszu wojskowym z Turcją. No i zresztą dzięki temu sojuszowi wygrał drugą wygrał wojnę karabaską. No, Azerbejdżan a co za tym idzie, Turcja. Testują. Federację Rosyjską. Testują rosyjskie zaangażowanie w Górskim Karabachu, zwłaszcza na tle toczącej się na Ukrainie wojny. No, stąd właśnie ten incydent, te incydenty z marca i początku sierpnia tego roku. No, ale oczywiście takiego testowania na arenie międzynarodowej jest znacznie więcej. Turcy także testują Stany Zjednoczone, i to no, te kontrakty, które Turcja zawiera, czy to z Federacją Rosyjską, czy z innymi państwami, Regionu Bliskiego Wschodu czy, czy w ogóle Azji, no, jasno pokazują, że Turcja prowadzi politykę wielowektorową, obliczoną na, można by, by takiego użyć kolokwialnego określenia, lewarowanie swojej pozycji jako mocarstwa regionalnego i próbę wytyczenia swoich, swoich stref wpływów, co niewątpliwie oczywiście będzie, będzie się nasilało w miarę postępowania procesu policentryzacji świata. Dziękuję Państwu za uwagę.